Jest z nami pani Nina Jusiak, inspektor zespołu. Dzień dobry. Witam. Proszę pani, chciałabym zapytać, jak i kiedy rozpoczęła się pani historia z tańcem? Moja historia z tańcem jest dosyć długa, bo praktycznie tańczę od zawsze, czyli już prawie 21 lat. Oczywiście zaczęłam tańczyć bardziej profesjonalnie w wieku 8 lat. Był to zespół taneczny Rytmix z Konina. Następnie poszłam na studia. Teraz jestem na drugim roku na studiach taniec w kulturze fizycznej w Poznaniu i pracuję jako instruktor taneczny tego zespołu i jeszcze jednego. Czy pamięta pani swoją pierwszą lekcję, którą przeprowadziła pani właśnie jako instruktor? Pierwsze zajęcia były w kole. Prowadziła mnie u boku pani Wiesławy Wolnej. Wtedy to była filia zespołu Rytmix z Konina. Te dzieci i młodzieży należą do zespołu i w jakim są wieku? Ojej, jest ich dosyć sporo, bo w tym roku mamy aż 9 grup tanecznych. Kiedy zaczynaliśmy, było ich 4, więc podwoiliśmy praktycznie ilość osób. I są one w wieku od 5 do już 18 lat. Mamy jedną 18. Koronawirus pokrzyżował niektóre plany. Udział w tym niejako odbywał się, tak jak zauważyliśmy, obserwując tutaj Facebooka zespołu online. Informacja taneczna w tym czasie odnosiła sukcesy. Czy mogłaby pani nam opowiedzieć coś więcej o tych ostatnich chociażby osiągnięciach? Podczas pandemii wzięliśmy udział w dwóch konkursach. Był to konkurs Rudolf online, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce jako grupa junior oraz trzecie miejsce jako grupa senior i trzecie miejsce jako grupa dzieci. Następnym konkursem był konkurs Move online, gdzie formacja seniorska tym razem zajęła pierwsze miejsce, a juniorska trzecie. W tych konkursach wzięli również udział soliści, którzy również stanęli na najwyższych szczeblach podium. Czy w czasie pandemii zajęcia odbywały się normalnie, czy na jakiś czas one poprzestały, czyli zakończyły swoje zajęcia seniorami? Przez obostrzenia nie odbywały się zajęcia takie na żywo, ale od razu wkroczyliśmy do akcji i przenieśliśmy się na platformę internetową, gdzie te zajęcia się odbywały, także nie było przerwy. Później w czerwcu wróciliśmy na moment na salę, aby zakończyć wszystko, wtedy było można. I wróciliśmy już od września normalnie na salę, stacjonarnie mieliśmy treningi. Zespół Muza uczestniczy również w obozach. Czy mogłaby pani powiedzieć coś o tym, jak wyglądają te obozy, jak się odbywają? Tak, teraz w tym roku będziemy mieć już trzeci obóz sportowy, sportowo-taneczny, gdzie jeżdżą i dziewczyny, i chłopacy, i każdy znajduje tam coś dla siebie. Mamy zajęcia z wielu dziedzin, z tańca, chłopcy mają zajęcia z piłki, ostatnio mieliśmy również zajęcia z karate, co było dosyć nową rzeczą dla wielu i myślę, że bardzo dobrze to się przyjęło. W tym roku jedziemy w nowe miejsce. Miejmy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje naszych planów. Czy mogłaby nam powiedzieć pani rąbka tajemnicy, co zespół Muza ma w planach na zbliżający się wiosenny sezon? W sezonie wiosennym planujemy podsumować nasz cały rok pracy nad nowymi choreografiami i tymi z zeszłego roku, które niestety nie były przedstawione przed publicznością z wiadomych względów. Zamierzamy pojechać na 2 turnieje przynajmniej, które będą odbywały się już na żywo. Również czeka nas zakończenie roku szkolnego, czyli gala pokazowa z widownią. Dziękuję pani za wywiad. Dla Polskich Faktów wywiadu udzieliła pani Nina Jusiak, instruktor zespołu tanecznego Muza. Bardzo dziękuję. Dziękuję.